16 listopada wspominamy błogosławionego Edwarda Osbaldistone, prezbitera i męczennika. Edward urodził się około 1560 roku w Osbaldistone Hall w północno-zachodniej Anglii. Pochodził z zamożnej, zasłużonej katolickiej rodziny. W czasie prześladowania kościoła w Anglii w posiadłości jego rodziców znajdowała się kaplica, w której odprawiali mszę świętą kapłani. Ponadto był tam też schowek, w którym owi kapłani ukrywali się. Edward, by przygotować się do kapłaństwa, wyjechał na kontynent. Studiował w Douai i Reims i tam też przyjął święcenia kapłańskie 21 września 1585 roku. 4 lata później, w przebraniu, powrócił w rodzinne strony. Przez 5 lat, w największej konspiracji, posługiwał wśród angielskich katolików. 30 września 1594 roku zdekonspirował go jeden z kapłanów, który zaparł się wiary i przeszedł na anglikanizm. Był to dla Edwarda bardzo ważny dzień, gdyż obchodził wtedy 9. rocznicę swojej pierwszej mszy świętej. Edward stanął przed sądem oskarżony o zdradę stanu tylko dlatego, że był kapłanem. Skazano go na śmierć poprzedzoną okrutnymi torturami. Był świadomy cierpienia, które go czekało. Z więzienia napisał list, w którym zaświadczył, że przebaczył zdrajcy i z wielką ufnością powierza się Bożej opatrzności. Wyrok wykonano 16 listopada 1594 roku. Edward miał wtedy 34 lata. Został beatyfikowany wśród 85 męczenników Anglii i Walii przez papieża świętego Jana Pawła II 22 listopada 1987 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Edwarda, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.